No i słuchajcie, moi mili, o co chodzi tutaj w tym dzisiejszym filmie? Już wam mówię, chodzi o to głównie, tutaj się wetnę na chwilę, zamontowane, już 2 dni chodzi na zasilaniu z akumulatora i dopiero są tylko pozostałe 4 kreski, że bateria jeszcze jest. Rozumiecie? 2 dni pracuje, a 1 kreska zdechła dopiero. Ja chcę całkowicie do 1 kreski na UPS-ie rozładować ten akumulator 100 amperogodzinny i dopiero go naładować ponownie. Słuchajcie, o co chodzi z tym, co ja pokazałem? Ogólnie, już wam mówię, chodzi o to, że czytam dużo komentarzy ludzi, którzy opisują, że po wymianie zwykłego takiego licznika, jak ja mam, na ten cyfrowy elektroniczny, rachunki za prąd wzrosły im o 50% albo więcej. W niektórych przypadkach, jak ludzie nawet pisali na forach internetowych, to rachunki im wzrosły o 150-200%. O co chodzi? Nie mówię, że we wszystkich licznikach tak jest, ale na przykład w niektórych licznikach jest tak zwana cewka Rogowskiego. Ta cewka powoduje zły odczyt stanu licznika. Co to może powodować? Może powodować to, że będzie odczytywany zły stan licznika i może to zawyżać odczyt zużycia prądu i prowadzić do niepoprawnego wystawiania faktur za zużycie energii elektrycznej. Mój na przykład szef z telekomunikacji zrobił sobie tak, że po prostu co miesiąc przychodzi mój inkasent, spisuje licznik. Ja mam prognozy roczne. Jak na razie pierdolnął się program i płaciłem przez rok rachunki po 800 zł miesięcznie. System się pierdolnął, pani się przyznała na miejscu do tego, przeprosiła. No, ale dobra. Podobno teraz w tym roku 2024 cały rok mam nie płacić za prąd, bo ogromna nadpłata doszła. No. Zobaczymy. Ale powiem wam szczerze, temat jest bardzo poważny. Powiem wam tak, chcę wam coś pokazać. Zobaczcie, tu mamy pompkę. Standardowa pompka. Jak mi się to uda. Tu mamy. Tu mamy dane na tej pompce. Już wam mówię. Na trzecim biegu ta pompka zużywa 45 W. A na drugim biegu zużywa 35 W. Na pierwszym 25. Poczekajcie, odwrócę wam. Ja chcę wam pokazać, jaką pompką dysponuję. To jest takie urządzenie, o, z takimi parametrami. I o co mi chodzi? Już wam tłumaczę. Latarkę wyłączymy. Tu mamy sterownik, który nie wymaga zbyt dużo prądu. Możecie sobie go znaleźć w internecie. Tu mamy baterię 100 amperogodzinną. No i mamy UPS Volt Polska. No, podobno to Hinol, jeden użytkownik YouTube'a mi pisał. No, nie powiedziałbym, panie kolego, że Hinol, bo równo jak decha trzyma napięcia. O co chodzi? Poczekajcie, dajcie mi. Tu mam opakowanie od tego sterownika. Zaraz zobaczymy sobie wartości napięć. Polski produkt i tak dalej. Sterownik CO. I tu mamy specyfikację techniczną. Wygląda mniej więcej tak. O, będziecie mieli dobrze widać. I tu jest najważniejsza informacja. To powiem wam tak, to nie obowiązuje w przypadku, jeżeli macie dobry UPS w kotłowni i uziemienie. Tak to wygląda, to są parametry tego tego sterownika CO, który tam jest. Są jego parametry techniczne. Po
Pokazuję wam to po to, żeby pokazać, że właśnie pokazać moi mili, że mój układ, który zbudowałem, praktycznie nie zużywa prądu, tak naprawdę. To już drugi dzień, kiedy ten akumulator zasila UPS, a UPS na pewno zasila następnie sterownik, sterownik zasila pompkę. I tyle. I tu się kończy. Nie mam dmuchawy. Zamontowałem miarkownik ciągu, żeby się pozbyć zbędnej elektroniki, która nie dawała nic, a zużywała za dużo prądu. I tyle. I powiem wam szczerze, wczoraj, 31 grudnia 2023 o godzinie 15:10 włączyłem UPS tylko na akumulatorze. I od tamtej pory cały czas na akumulatorze pracuje. Jest podłączony do sieci, ale jest wyłączony i pracuje tylko na akumulatorze. I zobaczcie, że dopiero padła jedna kreska. Ja go chcę rozładować do jednej kreski na UPS i dopiero włączyć ładowanie. Będzie ciekawie, powiem wam szczerze, będzie ciekawie. Nie będę wam na bieżąco raportował, jak to idzie, bo to nie ma sensu, ale ten eksperyment ma na celu zobaczyć, jak długo to może być zasilanie, a będzie zasilane bardzo długo. I wracając, moi mili, do liczników prądu, to chodzi głównie o to, że w niektórych licznikach macie właśnie cewkę Rogowskiego i chodzi o to, że, słuchajcie, chodzi o to też, że wielu dystrybutorów energii elektrycznej, jak Enea, co tam jeszcze mamy, Tauron, PGE i jeszcze innych, oni, jak im zgłaszacie, że jest problem z licznikiem, źle odczytuje, to oni od razu z miejsca nie biorą waszej strony, tylko mówią: było grzebane w liczniku magnesem neodymowym, było przecierane obok ruszane magnesem, to jest wasza wina, naj. No. A tak naprawdę gówno prawda. Oni zawsze będą was oskarżać, że to wy robicie magnesami neodymowymi w ogóle liczniczków, jeździcie, kurwa, no i magnesem, kurwa, że... No, i chodzi o to, że oni robią to specjalnie, żeby na was zwalić winę, a nie przyznać się do tego, że dali dupy z licznikami. Dlatego w tym film ma na celu was przestrzec, że jeżeli zauważycie, że coś jest nie tak, najlepszym sposobem, żeby to udokumentować, róbcie zdjęcia rano o 7 stanu licznika, o 19 i tak powtarzajcie przez tydzień. To jest najlepszy dowód na to, że licznik ma awarię. Albo wezwijcie fachowca elektryka, który sprawdzi wam przyrządami, czy licznik zawyża zużycie, bo to da się wykryć, a oni zawsze będą truli po to wam to, żebyście wy się podłożyli jako frajerzy i dostali karę 1200 zł za coś takiego. Gówno prawda tak naprawdę. I tutaj przypominam tekst mojego właśnie kolegi, któremu między innymi też założyli licznik elektroniczny, nieważne jaki, ale on był taki sprytny, bo mu doradziłem, kupił sobie licznik, przez który przechodzą przewody elektryczne i zamontował to jako podlicznik. I co się stało? Rachunki spadły o 50%. 600 zł spadły do 200. No, a wiecie w jaki sposób? To ja wam powiem, w taki sposób, że ten podlicznik ma pewne jakieś filtry, które wiecie co robią filtry. Nie będę wam tłumaczył, filtrują napięcia. I pewno się okazało, że tamten licznik główny tego nie posiada. I były odchyły od normy. No, dlatego robię ten film po to, żeby was uświadomić, że naprawdę trzeba myśleć, zanim się coś zrobi i podpisze. Ja myślałem długo nad tym systemem, cały, który tu zbudowałem, po to, żeby teraz się cieszyć, że 2 dni cały czas mi pracuje wszystko na akumulatorze. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, zwłaszcza Eko Niezależnego i Waldka z panele fotowoltaiczne i pompy ciepła PV. Czy tam pompy ciepła i PV. O. Pozdrawiam cię, Waldek, tak samo ciebie, Piotrze, z kanału Eko Niezależni.
bo ja będę was bronił i wszystkich ludzi, którzy chcą żyć w off-gridzie i nie tylko, bo mamy do tego prawo, a dystrybutorom energii elektrycznej, tak powiem szczerze, chuj do tego. To jest wasza prywatność, to jest wasz interes, co wy robicie, oni nie powinni mieć wglądu do tego i kontrolować niczego. Bo tak naprawdę robicie na własnym terenie i kij im do tego. Ale to oni się zawsze będą do tego dopierdalać, bo to oni są stratni, nie wy. I tak będzie zawsze. Oni zawsze znajdą sposób.